Jeśli mógłbym coś powiedzieć... Już! Nie jemu, prędkości! Spokojnie, Artu, lecimy, lecimy! Będziemy skakać w nadprzestrzeń. Zbliżają się do nas. Czyżby? To patrz. Zauważyłem wcześniej, iż hipernapęd jest uszkodzony. Nie osiągniemy prędkości światła. Super, to ich wymanewrujemy. No dobra, gotowy? Trzymajcie się, będzie trzęsło. No, wyciągnę nas z tego. Bez problemu. Wciąż mamy myśliwce Dajna ogonie. No ale mniej niż przedtem. Także robimy postępy. Dzień! Musimy uciec tym gwiezdnym niszczycielom! O nie! Chcemy, żeby nas zgubili, więc... Musimy zestrzelić ich anteny radarowe! I ich wieżyczki! Mają potężny zasięg, słowo daję. Zwykłe działa laserowe nawet ich nie drasną. Musisz w nie posłać torpedę protonową.
piramidy! Chewie 271. Nie włamać 27. Celujesz chyba naprawdę w pas asteroid. Szaleństwo lecieć za nami, no nie? Proszę pana, szansa na przelot przez pas asteroid wynosi... Nic mi nie mów o szansach. Nie wierzę, że to robimy. Też nie takie miałem plany na dzisiaj, księżniczko. A tu co mamy? Przepraszam bardzo, ale dokąd lecimy? Lecę bliżej do jednej z tych wielkich. Bliżej? Bliżej? Dobra, tak będzie nieźle. Mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Ja też. Nic się nie stało, Artu. Ustalam nowy kurs. Lecimy do układu Dagoba. Obi-Wan mówił, że na Dagoba jest mistrz Jedi, Yoda, który mnie wyszkoli. Nie wykrywam miast ani technologii. Nieważne, kto cię przysłał. Odzyskasz tę złotą piękność tylko, jeśli zdołasz mnie złapać!
tu? Artu! Ty bardziej uważaj. Na pewno jest bezpiecznie. Robi się ciemno. Przygotujmy obozowisko na noc. Gdzie był ten sprzęt? Świetnie. No nic, nie będę po niego płynął. Rozejrzyjmy się. Może odciągnie trochę robactwo i spłoszy cokolwiek, co się kręci w okolicy. Teraz tylko znaleźć tego Jodę, o ile istnieje. Broń swą odłóż! Krzywdzić cię nie chcę! Szukam mistrza Jedi. O, Jody! Jody poszukujesz! Nie wiem nawet, co tutaj robię! Tracimy tylko czas! Uczyć go nie mogę. Cierpliwości mu brak. Nauczy się i jej. Joda! Gotów nie jest. Jestem gotów, ja... Ben! Mogę być Jedi! Ben, powiedz, że jesteś... Gotów jesteś? Co o gotowości wiesz? By Jedi zostać, trenować, ćwiczyć, uczyć musisz się. Dobra, od czego mam zacząć? Najpierw tę próbę prostą ukończyć musisz. Mocy użyj. Kamień podnieś. Na wyżyny nowy weskoń. Tak, siła Jedi z mocy płynie. Ciemnej strony jednak strzec płynie. Agresja! Mocy ciemna strona jest to. Łatwo płyną one. W trakcie walki wyzwalają się.
Jestem już mistrzem Jedi? Jeśli ścieżką ciemności podążysz, przeznaczenie twe na zawsze zdominuje ona. Pochłonie cię. Niczego dziś więcej nie nauczę cię. Z pytań umysł swój oczyść. Czekaj, coś tu jest nie tak. Ciemnej mocy stroną silne miejsce to jest. Zła siedliskiem, a ty w głąb jego wejść musisz. Wynośmy się. To co, nadświetlna? To nie fair. Musimy gdzieś znaleźć jakąś bezpieczną przystań. Bespin, dosyć daleko, ale chyba damy radę. Oby ten Bespin był tak bezpieczny, jak mówisz. Spokojnie, księżniczko. Znam tam kogoś, kto się nami dobrze zajmie. Nadlatująca jednostko, proszę o identyfikację. Macie przepustkę na lądowanie? Nie, nie mam przepustki. Chcę się skontaktować z Lando Calrissianem. Możecie lądować. Platforma numer 327. No, nie ma się co martwić. Mamy z Lando wspólną przeszłość. Kto się martwi? No!
Jak tam, stary piracie? Ale dobrze cię widzieć. A u ciebie jak, Chewbacca? Witam. A cóż my tu mamy? Nazywam się C-3PO. Relacje człowiek-cyborg. Tutaj w chmurach jesteś na swoim miejscu. Och, jest niezwykle przyjazny. Tak, niezwykle. Właśnie otrzymałem. No, to po co tutaj jesteś? Na parę napraw. Pomyślałem, że możesz pomóc. Co ty zrobił z moim statkiem? Twoim? Ej, przypominam, że uczciwie go przybrałem. Chodzi o hipernapęd. W porządku, każę swoim ludziom się nim zająć. Może tak przepłuczemy razem gardła? Zapraszam wszystkich, rzecz jasna. Będziemy zaszczyceni, jeśli do nas dołączycie. To prymitywny obiekt, ale powinien wystarczyć, żeby zamrozić Skywalkera na czas podróży do Imperatora. Sprawdzimy to na kapitanie Solo. Ten układ robi się coraz gorszy. Kocham cię. Wciąż żyję. Idealnie zahibernowany. Ty możesz zabrać pana Solo do Hatajaby. Przygotuj komorę na Skywalkera. Karnisian, zabierz księżniczkę i Wookiego na mój statek. Co ty niby wyprawiasz? Nigdzie nie pójdę, póki nie odzyskamy Hana z rąk tego łowcy nagród. Więc weźmy Sokoła i za nim. Panie panowie! O, Kamilia! Wejder ci nie kazał zabrać pieniędzy na jego statek? Ej, gdzie są ich pieniądze? Do ataku! Wiesz, że zamrozili tego smugglera w karbonicie? Zatrzymać ich! Zatrzymać ich!
to statek Boby Feta. Chodź się, Zniszka, musimy zbierzyć to dookoła. Moi kompani pewnie naprawili już hipernapęd. Pewnie! Jeśli ktokolwiek spróbuje przejść przez te drzwi, strzelać! Sokół Millennium nie ma prawa opuścić lądowiska. Zrozumiano? Blokują mi dostęp! A to moje miasto! Moje! Chyba masz tu problem ze szkodnikami, to znaczy szturmowcami. Och, gdyby tylko był z nami Artur! Przyznam, iż zaczynam tęsknić za tym małym gadułą. Nie martw się! Odzyskamy tę kartę. Wasze wspaniałe miasto w chmurach należy do Imperium. I ta kupa złomu na platformie mnie też. Rady, ale fajnie wygadywać rebeliantom za laserów. Nie dostaniecie mnie, nie dostaniecie. Ach, dzięki za wydostanie mnie stamtąd. Te bestie z Imperium za to zapłacą. Czemu ta przeklęta mi zawidziała? Do Sokoła, zanim ten statek odleci z Hanem. Wiedziałem, że się uda. Tak, wiedziałeś. Ani śladu połowcy nagród. Dalej, czas wracać do Sokoła. Rampa się nie opuszcza? Czuj, zobacz, co możesz zrobić. Nie da się naprawić statku! Snyder mówił, że nie przyjdzie na obiad. Koniec! Wszystko przez bezużyteczny statek kapitana Solo. Bezużyteczny? Pokonał trasę na Kessel w mniej niż 12 par sekund. Ten statek nie ma prawa odlecieć. Lord Vader nie chce, żeby przegapili deser. Czy możesz szybciej przebierać swoimi wielkimi łapami? Teraz nie chcę mówię. Zatrzymać się, uwaga, zanim naprawi statek. Chłopaka ma się skupić i
strzałów z blasteru. Przecież zaledwie łupi. Czy to zawsze tak długo zajmuje? Przypominam, że się śpieszymy. O, ten statek wymaga gruntownego przeglądu. Nie uciekniemy nim. Strasznie nie lubię tego łowcy nagród. Nie tylko ty. Twoje to miasta, he? Gdyby tylko nie ruszali moich peleryn. Przez moc rzeczy ujrzysz, miejsca inne. Han? Leia! Widziałem miasto w chmurach. Przyjaciół masz tam. Muszę do nich ruszać. Kiedy i twoich zdolności chce Imperator. Z tego powodu twoi przyjaciele cierpią. Ale mogę im pomóc. Czuję moc. Nie, już tego nie wyciągniemy. Jak mam niby ruszyć coś tak dużego? Uważasz zawsze, że nie da się? Niczego, co mówię, nie słyszysz? Nie, nie mogę uwierzyć. Dlatego porażkę ponosisz.